Witamy w wielkim mieście Pattaya, a tak naprawdę to już poza miastem Pattaya. Wybraliśmy się dzisiaj na taką jakąś wycieczkę, kurde, chyba nie za bardzo typową na skuterową wycieczkę, bo jechaliśmy autostradą 12 km. Wieje bardzo mocno, ruch na szczęście nie jest duży i dało się jechać, ale byliśmy nielicznymi skuterami, które po tej drodze jechali. No i dojechaliśmy do pierwszego z miejsc, które chcieliśmy przyjechać, do jakiegoś stawu. Nie wiem, co tutaj jest. Co? Przyjechaliśmy do stawu. Są tutaj góry. Czujemy woda. Jest woda. Czujemy się trochę jak na Phuket prawie, że. Są takie, o proszę bardzo, Emma się już rozgościła. Namiociki, krzesełka. Tam jest bar, można sobie kupić coś do jedzenia, do picia. I sobie tutaj siedzieć i relaksować się. Może ja się obrócę w tą stronę. O, i oglądać sobie tutaj piękne góry. Stawik, nie wiem co, czy połowić ryby też można, czy nie. Tego nie wiem. W każdym razie nie spędzimy tutaj za dużo czasu, bo chcieliśmy dojechać ogólnie do plaży, zobaczyć jak wyglądają tutaj jeszcze okoliczne plaże poza miastem. No i też co dodatkowego można jeszcze tutaj ewentualnie zobaczyć. No i skręciliśmy, mówię jeszcze raz, na jakąś właśnie pierwsze coś, jakieś psy, koty, tam jest coś takiego. Jeszcze może podejdziemy, zobaczymy i jedziemy dalej. Wygodne krzesła? No, krzesła są wygodne, nisko troszkę, ale... Tu się siedzi, a nie stoi. Dobra, idę najpierw zobaczyć te psy i koty. Tutaj jest chyba jakieś schronisko dla kotków i dla piesków. Dla jakichś takich opuszczonych. Fuj. No, nie, tutaj też widzicie jakieś psy. Dużo psów tutaj jest, jakieś takich. No to jest na pewno jakieś schronisko. No ale dobrze, że chociaż takie miejsce jest i te psy mają się tu gdzie podziać. I ktoś się tu nimi opiekuje, mają jakąś wodę. Coś do jedzenia pewnie. No, nawet mają stawik, mogą się pokąpać, popływać. A tu jest. Okej. Okay. Sprawa wygląda tak, żeby wjechać w ogóle na ten teren, w którym się znajdujemy, na tym dużym terenie, bo tu w ogóle zjechaliśmy z autostrady i wjechaliśmy na jakiś taki jakiś teren, to musiałam zapłacić 50 batów za nas wszystkich, czyli to jest jakieś tam 6 zł. Także spoko. Ale teraz, żeby dostać się na plażę, to też musimy kupić jakieś bilety. Nie wiem, po ile są. Widzę coś tu 50. O, adult 100 batów, czyli wręcz 50. Wow, no to trzeba będzie z 250 batów około 30 zł zapłacić, żeby się dostać na tą plażę. A w ogóle to wszystko, co tutaj jest, to jest coś związane z marynarką wojenną. I tutaj jakieś żołnierze, samoloty, statki, nie wiadomo, nie wiem, co tutaj w ogóle czego się spodziewać, bo jesteśmy tak trochę nieprzygotowani. Ale jestem bardzo ciekawy, co tutaj się teraz będzie działo. Także jeśli też jesteście ciekawi, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i lecimy z filmem dalej. No i o Jezus Maria, wpadłem w jakąś dziurę. No i dojechaliśmy, chciałem powiedzieć. Dojechaliśmy, tylko tu teraz muszę przejść tylko przez takie coś. Dojechaliśmy, wygląda bardzo czadowo, bardzo. To nie wygląda na taką Pattaję i plażę przy Pattaji, tylko właśnie coś Phuket. O, tu jest wyspa, tu jest wielka plaża, bardzo dużo ludzi. No drogo, bo mówię, 100 batów od osoby, czyli 13 zł od dorosłej i 6,50 od... małego dziecka, małego do 130 cm, bo tak tutaj liczą dzieci. W cholerę ludzi, widać bardzo dużo ludzi. Szkoda tylko, że trafiliśmy na spory odpływ, jeszcze jest spory odpływ i jest troszkę tak woda cofnięta, ale gdyby było trochę więcej wody, to już by było tutaj naprawdę rajsko. I to tak mega rajsko, bo jesteśmy około 20 km od miasta, czyli już tutaj jesteśmy, kurczę, no w super miejscu, gdzie już jest czysta woda. Czapki trzeba wyciągnąć. Gdzieś się tutaj zaraz rozłożyć i zobaczyć, co tu się dzieje. Patrzcie się, ile ludzi. I sami Tajowie. Zero turystów prawie. No my jesteśmy turystami, tu widzę jakieś tam jeszcze dwie osóbki. Ale tak to sami Tajowie. Masakra. Ale to dobrze. To właśnie świadczy o tym, że to dobre miejsce jest. To żeśmy trafili dzisiaj całkowicie z przypadku, całkowicie z... zgupa, tak o. I w ogóle już nawet mieliśmy tutaj nie jechać, bo nie chciało nam się za bardzo skuterem przez autostradę jechać, ale jednak w końcu żeśmy pojechali i widzę, że dobrze trafiliśmy. Wow, ale miejsce. Kurczę, ale byłoby tutaj jeszcze piękniej, gdyby było więcej wody. No niestety trafiliśmy na bardzo duży odpływ, ale no za godzinkę, półtorej, dwie, będzie tutaj już dużo więcej wody i będzie jeszcze ładniej. Ale czadowe miejsce, ja pierdzielę. Gorący piasek? Ja idę w butach, także nie wiem. Ja to w ogóle są przygotowane idealnie. Adidaski. Dobra, idźmy dalej. Tylko, że tu wszyscy widzę, że nie rozkładają się poza zasięgiem cienia. Wszyscy pod drzewami się chowają. A tutaj to już tylko idą do wody, więc my w sumie moglibyśmy też tak zrobić. Tutaj chciała kółko do pływania. Kółko do pływania, no widzisz.
Ciekawe, co jeszcze za chwilę zobaczysz i co byś chciała. Ale mega miejsce. Bardzo takie turystyczne. Bardzo egzotyczne. No i nie wiem, jak to jeszcze powiedzieć. Ale takie... Dobra, jak to określić, to miejsce? Jakbyś to określił? Wakacyjne. O, takie, no takie wakacyjne. Taki resort właśnie, no, ale ogólnie to tak bardzo dużo ludzi, to takie jakieś pikniki przyjeżdża. Bierze browarki, lód, kubeczki, jakieś coś do jedzenia, rozkładają się i siedzą. Tak bardzo dużo ludzi tutaj robi. Weekendowy, no, taki... wypad za miasto. O, właśnie, weekendowy wypad za miasto. Idealne miejsce na weekendowy wypad za miasto. 20 minut od miasta, jesteśmy na takiej plażyczce z mega fajnymi restauracyjkami, miejscem, drzewami. No strasznie właśnie źle się idzie po tym, ale możemy sobie tutaj gdzieś usiąść w cieniu. Wziąć sobie coś do picia. Ale gorąco stopki. No i tylko sobie gdzieś w cieniu miejsce znaleźć. O, tu jakiś gołąbek chodzi. Nie wiem. Może tam dalej. Można posiedzieć. Zamówiliśmy sobie omlet krabowy. Taki, nie wiem, jeszcze nigdy w życiu nie jadłem, ale właśnie teraz próbuję. Dobry. Okej. Okay. Bardzo okej. Okay. I do tego jeszcze papaje, salat, kawę z sokiem pomarańczowym. I tu było shake bananowy, ale już wypiłam, bo przepyszny. A i właśnie, jakie tu wielkie te małpy chodzą. Ja pierdziele, ale takie gorylowate małpy. Nie takie zwykłe małpy, jakieś takie skaczące po drzewach, chociaż te oczywiście też skaczą, tylko że te jak spadnie na dach, to aż się dach ugina. Takie wielkie małpy, może jak będzie zaraz jeszcze jakaś, to nagram. My jesteśmy tu niecałą godzinę, a już jestem taka czerwona. No, ramionczka ci opaliły takie, że... Bardzo gorące słońce, w ogóle jest bardzo tak gorąco w Tajlandii, że jest 40 stopni. Po prostu jest upał niesamowity. Zapłaciliśmy 250 za wejście, to wy też prysznic mamy darmowy, co nie? No, ja się nawet mydłem wykąpałam. Co ty gadasz? Ja tu właśnie wiedziałem, że tu mieli jakieś mydła. A tam też były jakieś mydła u was? No. Kurde, jaka kulturka. Ale słońce tak smoli, że po prostu nie zdechnąć. Cały brudny, to chociaż się człowiek umarza umyć. Ja jestem tutaj, nie wiem, czy mnie dobrze widać, ale ja też dopiero wyszłam z prysznica, jestem cała czerwona i strasznie gorąco. Tak, muszę stać na słońcu, czekaj, tutaj wyszłam, okej, no. Ale się trochę zbudziłem, dobra, teraz trzeba, albo dobra, buty ja sobie tam założę. Kurczę, normalnie tak siedzimy tutaj przy tym stole, no i za cholerę nam się nie chce odejść, bo tak tutaj ładnie, tak tu miło i przyjemnie, naprawdę. Woda już jak w ogóle przyszła tutaj bardzo bliziutko, zaraz tam podejdę na plażę. Jak wcześniej było tak odsunięta, odpływ był, tak już jest właśnie taka godzina 15, że już bardzo blisko tutaj jest woda, także wygląda to jeszcze lepiej. A tutaj właśnie są ci Navy, tutaj są z tej marynarki jakieś tam. I właśnie tam wcześniej widzieliśmy takie statki wojskowe, ale nie zatrzymywaliśmy się, bo chcieliśmy najpierw znaleźć tą plażę. Może teraz jak będziemy wracać, to coś pokażemy. Zobaczymy, bo jest tak gorąco, że masakra. Tak się wszyscy opaliliśmy. Cali, czerwoni, trzeba będzie szybko uciekać przed słońcem do domu. No i siedzi wielkolud na dachu. Tylko akurat obróciła się dupą. Cofała, coś wiesz, to jak ona się cofała? Nie, poszła na mojej przytki. Tak, ja bym tu pan z skutkami idzie, a małpa normalnie muchę łapała czy coś. O, jest wielkolud. Duża jest, ja pierdziele. Jak dupę wypina. No obróci się, czy się nie obróci. Nie ma wywalone na nas. Ale idzie. Ej, a tutaj sobie po drzewie właśnie zeszła małpa. Tylko taka mała. Popatrzcie się. No idzie szukać jedzenia. Oj, uciekła mi. Patrz, tam normalnie poszła sobie coś zjeść. Zaraz to się pogoni. O, pa, zrzuciła widelca. Ale cwaniara. Pa, jak wcina. Pa. Napije się. Co za małpa. Wstrętna. Loda. Końcówkę loda dojadła. I co zrobi dalej? Pa, zliże się ze stołu. Jasny gwint. Pa, ale normalnie mądra jest taka, kurde. Wszystko wie, co zrobić. Patrz, jeszcze zawinęła coś. Patrz, co ona zrobiła, patrz. Patrz. Bywało.
takie rzeczy tutaj mają. To właśnie znajdujemy się tutaj na tej plaży. Saikif Beach, jakoś tak. Takie ładne serduszko, ładne takie parki, restauracyjki. No i tutaj morze. No taki chillowaty dzień dzisiaj, że po prostu nie spodziewałem się, że będzie tak super dzień dzisiaj. W takim super miejscu. Bardzo blisko Pattayi. Przydałoby się tylko auto, żeby nie jeździć skuterem po autostradzie. I naprawdę można takie tutaj miejsca obok Pattayi wyhaczyć, że chcielibyśmy jeszcze bardziej pojechać na południe, bo to jest na południe 20 km od Pattayi. Chcielibyśmy jeszcze bardziej pojechać na dół, ale to nie za bardzo skuterem, bo to trzeba właśnie, mówię, przez autostradę. Więc przydałoby się auto, może wynajmiemy na jeden dzień, to coś jeszcze pojeździmy i ponagrywamy. Tutaj można sobie pożyczyć, patrz, kółko, leżek, ten, aha, matę i kajak. No. Bo właśnie na mapie widać, że jeszcze jest wiele takich miejsc jak to, więc warto by było jeszcze pozwiedzać. No, ale przydałoby się auto. Tutaj w ogóle są jeszcze takie chatki, jak ta, zobaczcie. Tutaj ludzie sobie na pewno je wynajęli, bo tam sobie ktoś siedzi w środku. Rozłożyli się przed chatką na leżaczkach. No i zobaczcie, tutaj są takie chatki, można sobie na pewno wynająć i sobie tutaj na przykład może nawet całą noc spędzić, albo na dzień, żeby mieć taką chatkę, gdzieś tam jakieś kuchnię albo coś, nie wiem, swoją. Ale mega miejsce naprawdę. Teraz już jest przypływ. Mamy tutaj ładną wodę, czyściutką. Piękne miejsce. Kurde, ale wypas. I to tak blisko od wielkiego miasta, od tych wieżowców, od tego wszystkiego. Mega miejsce. I na samiutkim końcu plaży jeszcze taka restauracyjka, taki bar. Tutaj z leżeczkami, parasoleczkami. A tam tak fajnie zrobione, tylko że właśnie nie mam za bardzo jak podejść. Tam jeszcze jest takie właśnie, to jest od tego baru, tam w środku też takie drewniane, grube ławki, stoliki. I tam jeszcze takie u góry też takie fajne, takie daszki. No ciekawe miejsce, naprawdę. Tutaj jeszcze taka ładna ławeczka, huśtaweczka, żeby się pochuśtać, porobić sobie fajne zdjęcia. O, Blue Cafe się nazywa. Mega miejsce. Jeszcze jedna taka aktualizacja, kiedy przyjechać do Tajlandii, to tak jak mówiłem ostatnio. Przyjechać w kwietniu, żeby załapać się na Songkran, czyli między 13 a 15 kwietnia zazwyczaj chyba się to odbywa. I wtedy jest najgoręcej, najlepsza pogoda, zero deszczu, wypas, jak nic. Tutaj pani jeszcze papaję obiera, do papai salat. Tak wygląda zielona papaja. I tak ją tutaj pani skrobie. I później będzie papaja. No i świetnie. A Emi siedzi sobie na ławeczce i czeka na mamę. Bo mama znowu poszła umyć nóżki z piasku. A Emma już jest taka zmęczona, słońce tak jej dało popalić. Emi, ale ramionczko masz zjarane, nie? Jak my teraz jeszcze tym skuterkiem wrócimy w tym słońcu do domu? Ja mam koszulę. A, ty masz koszulę. 40 stopni, ale będziemy zakładać długie rękawy, koszulę z kapturem w ten, polary, żeby się chronić przed słońcem. Tak Tajowie jeżdżą, nie? Na co? No, 40. Nie czujesz, jak gorąco? Musisz patrzeć na termometr? Ja nie muszę patrzeć. No, 69 odczuwalna temperatura. O kurde. Czyli taka ciekawostka na plaży. Była ośmiornica! O Jezu, tato się musi wszystko szybko wygadać. Była ośmiornica, normalna ośmiornica, taka, tylko że mała. Taka kurde, no taka mała, no. No taka, no ty taka, jak, taka. No jak dłoń? Dłoń siedmioletniego dziecka. No, jak dłoń siedmioletniego dziecka, taka ośmiornica. I normalnie idę, patrzę, a ona tak w wodzie sobie pływa. Pływa sobie i kurde, no co jest grane? Tak zatrzymała się i stoi na takiej płciźnie, na takiej normalnej wodzie. I wzięliśmy wiaderko z ciachtą ośmiornicę do środka. Ja się w ogóle wystraszyłem, że mnie dotknęła, bo mnie coś palec tak jakby zaczął piec, czy nie wiem co, ale to tylko sobie wkręciłem do głowy. I kurde, tacy wystraszeni z tym moim palcem, że coś się stało. I w ogóle wystraszyliśmy się tej ośmiornicy. No
złapaliśmy normalnie ośmiornicę do wiaderka. No i na szczęście był ktoś z Tajów, kto znał trochę angielski i powiedział, że nie, że ona nie jest niebezpieczna, że spokojnie. I wziął... I wziął ją za głowę tak o... No. I nawet swojemu dziecku dał. No, malutkiemu dziecku dał, żeby sobie podtrzymał ośmiornicę. Normalna ośmiornica. Ona mówi, że to tak, że to taka, co się je, normalna ośmiornica, taki oktopus, nie? No ja wiem, że się je, no ale nie wiedziałem, że taką żywą prosto tak z morza można sobie wziąć do rąk. I wiecie, ona ma te matki, się przykleiła tak do palca normalnie, do ręki. Wziął ją tam coś, potegował, a ona w wiaderku normalnie puszczała z siebie takie, kurde, jakieś, nie wiem co ona to puszczała, ale takie coś, co chyba chciała nas odstraszyć. To jest coś do pióra wkłada. No, takie jakieś, kurde, jakieś, nie wiem co, z siebie tak wypuszczała po prostu, pod ciśnieniem takim, tak psikała. No, taka, tak śmieszne takie uczucie, ale no, wystraszony byłem bardzo, jak zacząłem sobie wkręcać to, że mnie zaczyna palec piec, jak ona mnie dotknęła tą matką. Och, takie rzeczy. No, ale już wracamy do domu. Strasznie gorąco. Bardzo gorąco jest. I właśnie wracamy już do domku. To można kupić strumienia. Jeszcze tylko pół godziny, no, za 40 minut skuterkiem do domu. I chyba musimy iść do basenu się znowu schodzić, bo tak gorąco, że... No, także dzisiaj troszkę natury żeśmy zaliczyli. Palmy ładne, drzewka ładne, bliziutko, małpy, oktopusy, rybki, to. Także dzień można uliczyć za udany. No i tak jak wspominałem na początku filmu, jesteśmy właśnie na jakimś zamkniętym terenie takim. Więc zobaczcie, tutaj właśnie są takie wojskowe rzeczy też, jak wcześniej mówiłem. Tutaj taka łódź wielka, marynarska taka. Tam w ogóle jakieś wydarzenie, tam wcześniej też jeszcze jeździliśmy, tam to były takie tory przeszkód i tak dalej, i tak dalej. Taka szkoła marynarska w ogóle jakaś tutaj jest. A właśnie, przecież tam było napisane, że to jest school, coś tam, nie? No, to tu jest właśnie jakaś szkoła. No. Tak, także coś w tym stylu. No tutaj jest samolot, taki ładny. Odrzutowiec jakiś. A tutaj właśnie tacy marynarze. Tam armaty. Też jeszcze wcześniej były inne armaty, a ogólnie to jest no, przepiękne miejsce tutaj. Bardzo, no dokładnie, taki zamknięty teren jakiś w ogóle cały, ten wojskowy taki, wiewiórka. O, wiewiórka sobie chodzi. Tam. Warto było tu przyjechać. Po drodze do domu wpadliśmy jeszcze na jakąś plażę przy Marina Ambassador Tower Pattaya. Ogromny budynek. To taka długa plaża. Tam właśnie przedtem byliśmy, daleko, daleko za tymi wieżowcami. Już paręnaście kilometrów w stronę Pattayi przejechaliśmy. Tu mamy morze. Zachód słońca już pomalutku. A tam jedziemy, w tamte wieżowce, bo tam jest Pattaya i nasz Pratamnak, na którym obecnie mieszkamy. Ale to tam, gdzie ta wieża taka. Oj, daleko, daleko, daleko. Tam jest wieża. To jeszcze za tą wieżą kawałeczek. Czyli daleko jeszcze. Zapraszam do subskrypcji, pozostawienia lajka i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!